Chciałabym tutaj z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w paczkę pomoc dla dzieci Domu Dziecka na Białorusi ojca Tadeusza Kowalskiego. Dzisiaj mogę z radością i z uśmiechem powiedzieć, że paczki są już w drodze, że u nich też, tak jak u nas dzisiaj, z wielką radością ubieramy choinkę, światełko, światełko nadziei, że to światełko też zagości dzięki wielkiej wielkości ludzkich serc i dobroci na Białorusi, w Białocholinie i w Dokrzycach. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się do akcji. Ja byłam tylko iskierką tego wszystkiego, a to wielkie światło, które tam zapłonie, jest dzięki naszym kochanym sponsorom. Z tego miejsca chciałam gorąco podziękować Maj Łomży, która jako pierwszy sponsor włączyła się do naszej akcji i nagłośniła tą naszą akcję. Chciałabym również podziękować Radiu Nadzieja za wywiad i za emitowanie naszego materiału, Radio Eska. To wszystko ludzie, którzy medialnie włączyli się do akcji i dzięki Wam tak naprawdę to tak poszło szerokim echem. Do naszej akcji włączyły się osoby i znane, i nieznane. Akcja trwała prawie 2 miesiące. Transport darów jest w drodze. W tej chwili mogę powiedzieć tylko, że przygotowaliśmy ponad 400 paczek, ogromnych paczek, które trafią do Domu Dziecka tam daleko, gdzie oni nie mają nic. Dla nas to jest wielka radość. 2 miesiące ciężkiej pracy, pracy wielu, wielu ludzi, studentów, wolontariuszy, wszystkich, którzy się włączyli. Z tego miejsca chciałabym podziękować też panu Andrzejowi Bolcowi, panu Bronisławowi i Jolancie Puczel, panu Sewerynowi Leszczyńskiemu, który przywiózł dary z Wrocławia. On zbierał i przywiózł. Poland Force za wpłatę dla pana prezesa Radosława Gałki, dla Swojskiego Jadła, dla ludzi, którzy wpłacali pieniążki, których na konto, których nie znamy, z Warszawy. Chciałabym tutaj powiedzieć też, że każdy dostanie podziękowania od nas jako wsparcie, więc myślę, że nie pominiemy nikogo. Ale było wiele osób, które przynosiło dary, zostawiali je na recepcji. Później te dary były sortowane przez studentów, pakowane w paczki, no i pojechali. Jest wiele osób, które prosiło, żeby ich nie wymieniać z imienia i nazwiska, też z ogromnym sercem. I za każdą rzecz, ktokolwiek się dołączył do zorganizowania tej paczki dla tych dzieci, gorąco i serdecznie dziękuję. Z całego serca, tak wielkiego, że trudno o tym powiedzieć. To była pierwsza paczka, pierwsza edycja tej paczki. W styczniu planujemy razem z Fundacją Janka Muzykanta zaprosić wszystkich darczyńców na obiad do Wyższej Szkoły Agrobiznesu, na podzielenie się swoimi refleksjami. Już wtedy dostaniemy materiał od ojca Tadeusza, gdzie z uśmiechniętymi buziami dzieci. No i pomyśleć o drugiej. Na tej się nauczyliśmy, tak? Wiemy, jakie mogą być przeszkody na naszej drodze, co powinniśmy zbierać, co powinniśmy dawać. A przede wszystkim dziękuję za to, że daliśmy ogrom własnego serca, własnej dobroci, bo to jest trudne w dobie, gdzie zbiera się dużo tych paczek. Jest i szlachetna paczka, i paczka dla kombatanta, do której my się też przyłączamy do wszystkich akcji. Zebranie jeszcze jednej paczki i jeszcze w takich ilościach jest ogromne. Nie mogłabym tutaj pominąć pana dyrektora Tadeusza Olszewskiego z zespołu szkół nr 1 z Ostrołęki, dzięki któremu mogliśmy te paczki dostarczyć na Białoruś. Jest to wspaniały człowiek, dziękuję mu też za jego pracę. On już kilka lat współpracuje.
Może mówię, to światełko zapłonęło dzisiaj, ale ono będzie płonęło i płonęło. Wszystkim gorąco i serdecznie dziękuję za pomoc, życząc zdrowych, wesołych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, wspaniałego Nowego Roku i żebyśmy wszyscy razem cieszyli się radością tych dzieci, kiedy będziemy łamać się opłatkiem. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Thank you.